Powiatowy Urząd Pracy proponuje formy subsydiowane zatrudnienia. W takiej formie potencjalny pracodawca korzysta z pieniędzy z Funduszu Pracy. Oferty skierowane są zwłaszcza do osób młodych. W tej chwili mamy ogłoszone nabory dla pracodawców na organizację staży dla osób bezrobotnych do 29 roku życia. Warto skorzystać z tej oferty, bo czas odbywania stażu jest dość długi, do czerwca 2018 roku. Mamy również ogłoszony nabór na dotacje w ramach tegoż samego źródła finansowania, co oznacza, że pierwszy zasadniczy warunek wiek do 29 roku życia. Dotacje udzielamy w kwocie do 20 tysięcy złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. I tu w przypadku dotacji mówimy o tym, że nabory są ogłoszone, nabory są bezterminowo ogłoszone do wyczerpania środków. Warto jak najszybciej składać wnioski o dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Także osoby powyżej 29 lat mogą skorzystać z form wsparcia ze strony Urzędu Pracy. Mamy ogłoszone w tej chwili nabory ze źródła finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego na doposażenie stanowisk pracy. Dzisiaj ogłosiliśmy te nabory. Od dzisiaj obowiązują i tam jest nabór zamknięty do końca przyszłego tygodnia, czyli do 8, tak? 8 września, ze względu na to, że tam są w tej chwili środki na 4 miejsca, 4 doposażenia stanowisk pracy. To pracodawca składa zatem wniosek, że chce przyjąć do pracy osoby powyżej 29 roku życia, korzystając tym samym z doposażenia stanowiska pracy. Pracodawca może również złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach prac interwencyjnych bądź też refundacji.